polecam grę integracyjną Formuła na geniusza, dlatego że znajdują się tam takie uniwersalne umiejętności jak sztuka negocjacji, umiejętność komunikowania się z ludźmi pochodzącymi z innych kręgów kulturowych, zarządzanie zespołem, delegowanie zadań, bycie liderem, wytyczanie swojej ścieżki i branie odpowiedzialności za sukces. Osobiście jestem wielką fanką starych polskich filmów i jestem zachwycona otoczeniem, w jakim odbyła się nasza gra integracyjna. Świetnie został wykorzystany wystrój wnętrz, pokoi, w których możemy na przykład zaobserwować sceny z różnych polskich filmów typu Wabank, Kogelmogel i tak dalej. To był taki powrót do dzieciństwa, gdzie mogłam się zrelaksować, ale też jednocześnie czułam, że uczę się czegoś pozytywnego, dobrego dla mnie. Wszystko było podawane w takiej formie, że bez problemu można było przyswoić nowe informacje, nową wiedzę. I również dla mnie osobiście ciekawy był element informacyjny, w którym dowiedzieliśmy się, w jaki sposób funkcjonuje ludzki mózg i jak możemy wykorzystać tę wiedzę w procesie uczenia się nowych rzeczy i jaką może to nam dać wartość tak naprawdę na całość naszego życia. Oprócz tego, że było kilka zespołów, które między sobą, nazwijmy to, rywalizowały o miano tego, kto pierwszy zrealizuje wszystkie zadania, to dodatkowo w każdym zespole każda osoba wykonywała inną funkcję, w związku z czym nie było siły, musieliśmy się zintegrować, żeby osiągnąć zamierzony cel. Na przykład negocjator odpowiadał za to, żeby wynegocjować wyższe stawki za zrealizowanie określonego zadania. Lider wyznaczał zadania i organizował działalność całej grupy i tak dalej. Po prostu musieliśmy współpracować ze sobą i to jest ciekawe doświadczenie, dlatego że oprócz tego, że uczymy się, jak delegować zadania, to też możemy odkryć sami na własną rękę, jakie są elementy w naszym działaniu, w naszych umiejętnościach, kompetencjach, które moglibyśmy usprawnić, ulepszyć, a które mogłyby nam się przydać w przyszłości również w miejscu pracy. Chyba najbardziej, oprócz tego właśnie wystroju wnętrz i nawiązania do polskiej kinematografii, podobała mi się możliwość nauczenia się umiejętności liczenia na japońskim liczydle, zwanym soroban. Dowiedziałam się też, w jaki sposób zmienia to, usprawnia, przyspiesza procesy myślowe nie tylko w dziedzinie matematyki, liczenia, takiej typowej arytmetyki, ale też jak można to przełożyć na inne dziedziny, na inne obszary życia. Neuromatematyka jest właśnie czymś takim, co można stosować w różnych obszarach i nauka liczenia na sorobanie to właśnie było to, co pozwoliło nam zilustrować sobie, wyobrazić, jak może być to użyteczne. Oprócz tego był też element oczywiście integracji, dlatego że każdy był spełniał inną funkcję w swojej drużynie, w związku z czym trzeba było współpracować. Był też duży nacisk położony na to, żeby była współpraca, integracja i wzajemne zrozumienie, a nie tylko ślepe podążanie za regułami i chęć rywalizacji i zwycięstwa kosztem innych. Myślę, że jest to bardzo dobry początek do tego, żeby przekonać się, że formuła na geniusza to wcale nie jest jakaś magia, tylko to jest coś, co może mieć każdy z nas. To nie jest tylko kwestia dobrej zabawy, chociaż ta też oczywiście była, ale przede wszystkim tego, że możemy w różnym wieku, nawet jako dorośli ludzie, nauczyć się różnych rzeczy i właśnie ta formuła na geniusza może nam w tym pomóc, sprawić, że to będzie łatwiejsze, że pewne rzeczy przyjdą nam w życiu prościej, będziemy może bardziej elastyczni, bardziej podatni na zmiany, a wiadomo, że zmiany są przez cały czas i jeżeli ktoś się do nich nie dostosowuje, no to po prostu nie radzi sobie tak dobrze w życiu, jakby mógł. Polecam udział w takiej grze integracyjnej, takiej właśnie jak Formuła na Geniusza, wszystkim właściwie, dlatego że każdy tutaj ma szansę odkryć wręcz
ukryte pokłady swoich umiejętności i możliwości, które mogą ujrzeć światło dzienne i sprawić, że codzienna praca zawodowa czy nawet relacje z innymi osobami poprzez efektywniejszą komunikację staną się lepsze.